Proszę Państwa, o konsekwencjach również będę chciał powiedzieć, ale ponieważ ja zasadniczo zajmuję się problematyką tego, pod wpływem jakich idei jest kształtowana jest kultura prawna, w związku z tym chciałbym w jakiś sposób też może spróbować powiązać kilka wątków, które się tutaj już pojawiło. Przypuszczalnie będzie możliwość również kontynuowania tego wiązania podczas dyskusji. Ale chciałem nawiązać, ponieważ to już truizmem tutaj będzie stwierdzanie w oczywistych faktów o różnorodności w sposobie podchodzenia do gender, do płci w ogóle. Zresztą mieliśmy tutaj tego wszystkiego namacalne dowody. Ja chciałem się w jakiś sposób mimo wszystko potraktować prawo jako pewien czynnik, który wiele wieloznaczności ujednoznacznia. Ponieważ dopóki toczy się dyskusja między filozofami, między teoretykami, socjologami i tak dalej, dopóty można mówić o różnorodności, o ogromnej różnorodności, o tym, że się pewnych rzeczy nie da wręcz jakoś łatwo sprowadzić do wspólnego mianownika. Tym niemniej, gdy przychodzi do pewnych standardów prawnych, a jeśli chodzi o standardy prawne w naszym kręgu kulturowym, to możemy zauważyć bardzo daleko idącą konwergencję i właśnie ujednolicanie. Mamy zresztą bardzo konkretne struktury, przynajmniej w Europie, ale to nie tylko Europy dotyczy, które poniekąd dążą do ujednolicania owych standardów. Takie struktury jak chociażby Rada Europy czy Unia Europejska, każda w swoim zakresie. Tym niemniej mówimy o wprowadzaniu pewnych coraz bardziej jednolitych rozwiązań prawnych, a zatem cała różnorodność, która jest faktem, w pewnym momencie okazuje się, że przybiera bardzo zbieżny kształt w postaci rozwiązań prawnych. Tak? I o ile, zresztą odwołując się na chwilę do wystąpienia pani profesor Fuszary, o ile pani profesor stwierdziła, że absurdalne są zarzuty o jednolitość w ramach gender i mówienie o jednej, jednolitej ideologii gender, o tyle chciałbym też zwrócić uwagę na to, że w dalszej części swojej wypowiedzi pani profesor mówiła, że owe studia nad różnorodnością problematyki płci jednak prowadzą do konstatacji nierówności, do opracowywania strategii walki z tymi nierównościami, zaprogramowania zmian, wprowadzenia ich w życie i w efekcie do ujednolicania pewnych właśnie aspektów życia społecznego z punktu widzenia płci. A zatem jednak mimo wszystko zmierzamy w kierunku pewnego ujednolicenia. Co więcej, nie jest to bez podstaw teoretycznych, bo przywoływana przez panią profesor Susan Aukin wręcz w 1989 roku bodajże w swojej książce Justice, Gender and Family stwierdziła, że sprawiedliwa przyszłość to przyszłość bez płci. To przyszłość, w której płeć straci jakiekolwiek znaczenie z punktu widzenia, jakąkolwiek doniosłość z punktu widzenia, jako instytucja społeczna, z punktu widzenia ładu społecznego. A zatem płeć ma być tak samo istotna, według świętej pamięci pani profesor Aukin, jak kolor włosów, czy długość palców u nóg, czy u rąk. Tak? Nikt z nas nie różnicuje naszej sytuacji prawnej czy społecznej z punktu widzenia koloru włosów czy długości palców u rąk i u nóg. I tak samo nie powinniśmy różnicować w związku z tym w tej naszej sytuacji z punktu widzenia płci, tego czy jesteśmy kobietami czy mężczyznami. A zatem rzeczywiście to wszystko zmierza ku jakiemuś wspólnemu rozwiązaniu, w którym tak naprawdę chodzi o jedną rzecz, to znaczy chodzi o to, żebyśmy stali się w końcu jednostkami. To znaczy tak naprawdę to, o czym mówimy przy okazji problematyki gender, to mówimy o realizacji pewnego projektu społeczno-politycznego, który zaczęliśmy realizować gdzieś w oświeceniu, a który wynika z zaakceptowania antropologii indywidualistycznej. Najlepiej to najdosłownie ujął to Immanuel Kant, mówiąc, że gdy rozpatrujemy człowieka jako na gruncie etyki i w związku z tym również na gruncie polityki, to rozpatrujemy go człowieka jako homo noumen, jako
istotę zredukowaną do swojego człowieczeństwa, czyli do zdolności do wolności, i istotę zredukowaną, wypraną z całej jej fizyczności, w związku z tym również z płciowości. Jednostka w tym kontekście, jednostka nie ma płci. I w oparciu o taką konstrukcję człowieka, w oparciu o ten sposób pojmowania człowieka, stworzono nowe projekty polityczne w oświeceniu, a później zaczęto je realizować. Zaczęto je realizować coraz bardziej krok po kroku, realizując jakby dwie zasadnicze cechy, którymi opisujemy pojęcie jednostki. Mianowicie równość względem innych jednostek i wolność tejże jednostki. I wraz z realizacją tej strategii, realizacja jej oznaczała konieczność właśnie rozprawienia się z tym wszystkim, co zastajemy, co uznajemy za krępujące i uniemożliwiające zaistnienie jako właśnie jednostki, czyli uniemożliwiające życie wolne i równe innym. A zatem na początku rozprawiono się ze strukturą feudalną, później się zaczęto rozprawiać z nierównościami majątkowymi. W międzyczasie feministki stwierdziły, że rzeczywiście coś jest nie tak. To znaczy mówi się dużo o jednostkach, a tak naprawdę gdy mówi się jednostka, myśli się mężczyzna, myśli się człowiek, który nie jest uwarunkowany właśnie biologią, faktem, że rodzi dzieci, że się nimi zajmuje, że je wychowuje, w związku z tym może uczestniczyć w przestrzeni publicznej, w życiu politycznym bez żadnych ograniczeń, a kobieta już nie. A może należy to wszystko zmienić. Tak? I zaczęła się w związku z tym walka o równouprawnienie płci. Dzisiaj dochodzimy do takiego momentu, kiedy może jeszcze jedna kwestia, o której warto w tym kontekście wspomnieć. Im bardziej realizujemy ten projekt, im bardziej stajemy się wolni i równi, to tym bardziej cierpimy na brak owej wolności i równości. Gdy w 2009 roku przeprowadzono badania w ramach Eurostatu nad tym, w jakich krajach ludzie się czują najbardziej dyskryminowani, to najmniej dyskryminowani czuli się Turcy, a najbardziej dyskryminowani czuli się Szwedzi. To pokazuje pewien paradoks, że im bardziej z czymś walczymy, tym więcej odkrywamy okoliczności, z którymi walczymy. W związku z tym pytanie pojawia się, czy aby rozwiązać problem jakiegoś niesprawiedliwych relacji między kobietami i mężczyznami w życiu publicznym, to czy rzeczywiście należy dążyć do równości, do równouprawnienia, czy może jednak podkreślanie różności i różnorodności nie jest jakimś dobrym rozwiązaniem. I tutaj pojawiają się filozofowie, którzy dostarczają filozoficznych argumentów. Tak? Przychodzi Karol Marx z Fryderykiem Engelsem, którzy mówią, że oparta na owej komplementarności i harmonii, i harmonijnej wizji relacji między płciami, rodzina monogamiczna jest tak naprawdę inkubatorem, jest tak naprawdę źródłem przemocy w społeczeństwie. Ona jest ufundowana na przemocy mężczyzny wobec kobiety, a później ta przemoc się tylko i wyłącznie reprodukuje w przestrzeni społecznej. Tak, w związku z czym tak jak motorem życia społecznego na gruncie marksizmu była walka klas, tak feministki inspirujące się marksizmem odnoszą ową walkę klas do walki płci, co zresztą feministki później współcześnie, już w XX, XXI wieku przyznają tę analogię, że ona jest jak najbardziej uprawniona i się do niej przyznają. A zatem w tym kontekście, jeżeli postrzegamy problematykę gender, to niewątpliwie poza obiektywnym stwierdzeniem faktu, że można się problematyką z różnych sposobów kulturowego wyrażania się naszej męskości, kobiecości zajmować, opisywać i się nad tym zastanawiać. Zresztą zawsze się zastanawialiśmy nad tym. Proszę Państwa, to nie jest nic, co się pojawiło niedawno. Zawsze kobiety się fascynowały tym, jak się ubierają i co robią w domu kobiety z innych narodów, z innych regionów świata. I to było coś bardziej niż oczywistego, coś, co nas fascynowało bez reszty. Natomiast nigdy nie nazywano tego do tej pory płcią albo jakimś innym rodzajem płci. I tutaj się pojawia dość istotna
zmiana. Tak? Bo oto nagle w obrębie człowieka postrzeganego do tej pory jako pewna jedność psychofizyczna, no wprowadza się podział. Mówi się, no dobrze, tutaj mamy wymiar biologiczny, mamy wymiar kulturowy i co więcej, o ile punktem wyjścia jest stwierdzenie korelacji pomiędzy owym wymiarem biologicznym i kulturowym, o tyle punktem dojścia bynajmniej w punkcie dojścia bynajmniej nie ma tej korelacji. Bardzo dobrze to widać w przypadku no, takiej kultowej książki, jaką jest Gender Trouble Judith Butler, gdzie Judith Butler najpierw stwierdza, że w gruncie rzeczy, gdy mówimy o płci biologicznej, płci kulturowej, to przede wszystkim, ażeby można było sensownie mówić o istnieniu płci kulturowej, to trzeba uznać, że ona jest niezależna od płci biologicznej, bo inaczej to ona nie ma swojego autonomicznego statusu ontycznego, tylko jest jakimś tam wyrazem biologiczności. A jeżeli już uznamy, że rzeczywiście mamy do czynienia z dwoma różnymi rzeczywistościami, to musimy sobie jasno powiedzieć, że o ile w przypadku płci biologicznej jeszcze można mówić o pewnej binarności, o pewnej dychotomii, chociaż też nie jest tak, że nie można tutaj czynić różnych zastrzeżeń, o tyle w przypadku płci kulturowej już bynajmniej nie można mówić. I potem konstatuję jeszcze, że a jak my mówimy o płci biologicznej? Tak? O płci biologicznej mówimy tylko i wyłącznie w wymiarze pewnych kategorii kulturowych. Płeć biologiczna poniekąd nie jesteśmy w stanie nic sensownego na jej temat powiedzieć, nie odwołując się do pewnych kategorii kulturowych. A zatem płeć biologiczna, o ile istnieje, to istnieje dla nas tylko i wyłącznie jako płeć kulturowa. I wszystko staje się gender. A gender, już wcześniej stwierdziliśmy, są bardzo różne gender. I nagle się okazuje, że mamy tego wszystkiego aż tyle, i jest to wszystko dla nas tak bardzo istotne, że w pewnym momencie okazuje się, że w gruncie rzeczy jest to aż tak bardzo istotne, że nieistotne jednocześnie. I wówczas można mówić o zrealizowaniu tego postulatu politycznego Susan Aukin, gdzie sprawiedliwa przyszłość jest przyszłością bez płci, gdzie płeć traci jakiekolwiek społeczne znaczenie. I w tym kontekście warto zwrócić uwagę, chciałbym zwrócić Państwa uwagę na dwa akty, które chce się uczynić, implementować, inkorporować do polskiego systemu prawnego. Pierwszy, który jest znacznie bardziej w tym procesie zaawansowany, mianowicie chodzi o konwencję Rady Europy dotyczącą przeciwdziałania przemocy w przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, którą, jak wiemy, rząd polski podpisał i teraz dość intensywnie pracuje nad tym, żeby dokonać jej ratyfikacji. I w tym przypadku mamy do czynienia, może jeszcze powiem o drugim, mianowicie o projekcie ustawy zgłoszonej przez posłów w ruchu Palikota, wówczas teraz już twojego ruchu, dotyczącej ustawy o uzgodnieniu płci. I o ile ten pierwszy akt prawny, można powiedzieć, nawiązuje bardzo wyraźnie do pewnych kategorii marksistowskich, znaczy buduje na tym przeświadczeniu o tym, że przemoc bierze się, jest rzeczywistością strukturalną w społeczeństwie i bierze się właśnie, ma charakter uwarunkowany płcią, tak? I wyciąga z tego konsekwencje i w jakiś sposób próbuje dekonstruować owe wszystkie stereotypy związane z płcią w wymiarze kulturowym, o tyle w przypadku ustawy o uzgodnieniu płci mamy zejście niżej. To znaczy zajmujemy się już kwestią nie tylko i wyłącznie w kultury, ale również i wymiarem biologicznym, chociaż jest to czynione w sposób bardzo, bardzo taki niejednoznaczny. To znaczy w ogóle się nie mówi o płci biologicznej, mówi się wyłącznie o płci metrykalnej, ale wiadomo skądinąd, że ta płeć metrykalna wciąż jest określana na podstawie oględzin w zewnętrznych cech płciowych. W związku z czym tak naprawdę chodzi nam, rzeczywiście dotykamy problematyki tożsamości płciowej w wymiarze również biologicznym. No i właśnie, i może zanim jeszcze przystąpię do omówienia tych dwóch dokumentów, to jeszcze nie są akty prawne, tak? To są wszystko dokumenty, które są pomyślane jako akty prawne w przyszłości. Warto zwrócić jeszcze uwagę na jedną kwestię. Mianowicie
jeśli chodzi o samo pojęcie gender, tak, o ile rzeczywiście na gruncie nauk społecznych, psychologii również, tutaj przywołany przez panią profesor Stoller w 1968 roku wprowadza rozróżnienie między gender i sex, ale ono się jeszcze bierze wcześniej z badań i doświadczeń prowadzonych przez seksuologów i dotyczących osób cierpiących na zaburzenia tożsamości płciowej, tak, transseksualistów i hermafrodytów. I teraz pojawia się, oni wprowadzają do obiegu pojęcie rodzaju jako mającego opisać coś, co zasadniczo jest do tej pory pojmowano jako zaburzenie, jako pewną zasadniczą nietożsamość, to znaczy ktoś w wymiarze biologicznym, właśnie nie wiadomo za bardzo kim jest, a w wymiarze w psychicznym, kulturowym no, ma jakąś tam mniej lub bardziej wykrystalizowaną tożsamość. I teraz rozdzielając te dwa wymiary i próbując w jakiś sposób pozytywny nazwać tę sytuację zasadniczego zaburzenia, tak wprowadza się pojęcie gender. Ale w ten sposób widać, że genetycznie pojęcie rodzaju, ono służy jakiemuś pozytywnemu nazywaniu sytuacji, która zasadniczo jest pewnym brakiem tożsamości, jest pewnym zakłóceniem, zaburzeniem. Nie chcemy tego nazywać zaburzeniem, w związku z tym wprowadzamy nowe pojęcie. Tak? I na tym wszystkim budowane jest dalej są budowane teorie psychologiczne, socjologiczne, wreszcie polityczne. Dlaczego o tym wspominam? Bo bardzo dobrze widać, że ta źródłowa problematyka później powraca do nas w postaci aktów normatywnych. Wracajmy jednak do konwencji, do tak zwanej konwencji przemocowej Rady Europy. To jest konwencja bardzo silnie ideowo zdeterminowana. Tak jak już wcześniej wspomniałem, jest zbudowana i to jest wyrażone w preambule bardzo wyraźnie na tym marksistowskim przeświadczeniu o tym, że męskie i żeńskie pozostają w immanentnym konflikcie i co więcej, że żeńskie zostało w toku procesów historycznych zdominowane przez męskie i w gruncie rzeczy, jeżeli mówimy, że przemoc domowa jest, czy w ogóle przemoc jest uwarunkowana płcią, to znaczy, że w gruncie rzeczy ona istnieje tak długo, jak istnieje płeć, jak istnieją różne różnice płciowe. I teraz w wyniku, jeżeli teraz przyjrzymy się samemu językowi tej konwencji, to zobaczymy, że pojęcie płci tam występuje właściwie tylko i wyłącznie jako w wymiarze płci kulturowej. Znaczy tam raz jest rzeczywiście wspomniana płeć biologiczna, pojęcie seks w tym znaczeniu jest użyte wśród wymienienia w szeregu innych okoliczności, ze względu na które nie należy różnicować w stosowania tejże konwencji. Z punktu widzenia samej konstrukcji konwencji nie jest to użycie w jakikolwiek sposób istotne. Poza tym pojęcie, znaczy wyraz seks pojawia się tylko i wyłącznie w kontekście aktywności seksualnej, czyli współżycia płciowego. Natomiast wszędzie, gdy mowa jest o płci, jest mowa tylko i wyłącznie o gender i to gender rozumianym tak, jak rozumiane jest ono w definicjach właśnie sformułowanych w WHO, czy później jakoś replikowanych w ramach dokumentów Rady Europy, czyli owych utrwalonych w stereotypowych sposobach pojmowania tego, co męskie, żeńskie w społeczeństwie. A zatem pierwsza kwestia to jest kwestia języka. Druga kwestia, tak jak powiedziałem, przeświadczenie o strukturalnym charakterze przemocy. I trzecia kwestia, która bardzo dobrze oddaje ten charakter, znaczy tę determinację owej konwencji przez ideologię gender, mianowicie zobowiązanie państw członkowskich do walki ze stereotypami.
zobowiązanie do podejmowania działań na rzecz wywołania zmiany w świadomości społecznej. Chodzi nam tak naprawdę o instytucjonalizację inżynierii społecznej. Tak? Inżynierii społecznej, która jest motywowana w taki bądź inny sposób, w tym wypadku jest motywowana przez ideologię gender jako ideologię równościową. A zatem tak, mowa o tych zobowiązaniach do podejmowania wszelkich działań celem wywołania zmian w świadomości społecznej jest mowa w artykule 12 chociażby, gdzie mowa jest o wykorzenieniu tradycji opartych na stereotypowych rolach kobiet i mężczyzn między innymi. Tak? W artykule 14 w ustępie 1 z kolei mówi się o konieczności wykorzenienia tych stereotypów w sferze edukacji przy użyciu edukacji publicznej, między innymi poprzez publikację odpowiednich podręczników, materiałów dostosowanych oczywiście do poziomu rozwoju osób, które by pomagały eliminować ze świadomości społecznej owe stereotypowe role męskie, żeńskie. Innymi słowy, można byłoby powiedzieć, że zgłębiamy tak różnice w sposobie kulturowym przeżywania tego, co męskie i żeńskie, tylko po to, żeby potem wiedzieć, jak lepiej to wykorzeniać albo dekonstruować. I jeszcze jedna kwestia, o której warto w tym kontekście wspomnieć. Znaczy, przede wszystkim trzeba sobie jasno powiedzieć, że w świetle tej konwencji bardzo problematyczne jest funkcjonowanie na przykład w edukacji zróżnicowanej, w osobnej edukacji chłopców i dziewcząt. Konwencja nie przewiduje jakichkolwiek możliwości derogacji tych zobowiązań z tego względu, że nie wiem, mamy szkołę prywatną i rodzice tam chcą posyłać do prywatnej szkoły właśnie chłopców do męskiej, dziewczęta do żeńskiej. Co więcej, nie ma też mowy o jakichkolwiek derogacjach z punktu widzenia ze względu na religię. A zatem może się w pewnym momencie okazać, że na gruncie tej konwencji bardzo problematyczne będzie funkcjonowanie seminariów duchownych. Ewidentne utrwalanie stereotypów, nie mówiąc już o samym nauczaniu w magisterium w Kościoła katolickiego, które mówi o istotowym związaniu kapłaństwa z byciem mężczyzną. Tak, i tu się to jest ewidentny stereotyp w kategoriach gender, jeżeli to będziemy rozpatrywać. I państwo polskie podejmie po prostu zobowiązanie do podejmowania wszelkich kroków mających na celu wykorzenienie tego typu stereotypu. Właśnie, można powiedzieć, no dobrze, ratyfikujemy, będzie to sobie gdzieś spoczywać w bibliotekach, w elektronicznych zbiorach aktów prawnych, ale przecież niewiele z tego musi wynikać. Musi wynikać, ponieważ jak w tego typu konwencjach istnieje komitet, który monitoruje implementację owej konwencji. Mamy mechanizm monitorowania, również mechanizm rekomendowania zmian, oceniania, jak bardzo państwo się wywiązuje ze swoich zobowiązań zaciągniętych na podstawie konwencji. Ten komitet GREVIO, on będzie mógł dokonywać rozmaitych rekomendacji. Jeżeli patrzymy na to z perspektywy praktyki funkcjonowania tego typu komitetów, to można sobie jasno powiedzieć już, że wiadomo, że inne tego typu komitety funkcjonujące na gruncie innych konwencji bardzo łatwo wychodzą poza tekst konwencji i formułują oczekiwania i żądania względem państw, które wykraczają poza literę konwencji. Są wspierane przez rozmaite organizacje pozarządowe, które w ten sposób próbują formułować pewien nacisk. Jeżeli weźmiemy na przykład pod uwagę, że artykuł 14 ustęp 1 przewiduje nie tylko w ramach programów nauczania treści mówiące o równości płci, ale również o niestereotypowych rolach płciowych, to tutaj się pojawiają wszelkiego rodzaju niestereotypowe czy też nieheteronormatywne sposoby przeżywania swojej płciowości i jasno trzeba powiedzieć, że organizacje, które
które domagają się wprowadzenia do programów szkolnych większej ilości informacji na temat właśnie tego typu stylów życia określanych przez nich nieheteronormatywnymi. To są organizacje, które jednocześnie w statutach mówią wprost o upowszechnieniu w społeczeństwie reprezentacji osób homoseksualnych, transseksualnych, biseksualnych i tak dalej. I to są wyraźnie wyrażone w statutach tych organizacji cele ich statutowe. Oni jednocześnie występują do Ministerstwa Edukacji Narodowej z postulatami zmian w podręczniku, jeśli chodzi o sposób prezentowania. Przede wszystkim mają jeden podstawowy zarzut. Nie piszecie o nas. Nie piszecie o nas. A powinniście. I na gruncie tej konwencji zyskają mocną podstawę prawną do domagania się do realizacji tych swoich postulatów. To są takie, to jest kilka uwag dotyczących gdyby możliwych konsekwencji wynikających z ratyfikacji tej konwencji. Z punktu widzenia, bo jeszcze nie powinienem pominąć zasadniczo podstawowego celu tej konwencji, czyli walki z przemocą wobec kobiet i przemocą domową. Analizy, które podejmujemy i które nie tylko my podejmowaliśmy zresztą, pokazują, że w gruncie rzeczy ta konwencja nie wprowadza nic pod tym względem nowego do naszego systemu prawnego. Nasz system prawny pod tym względem w pełni odpowiada standardom konwencyjnym, w związku z czym tutaj nic nie dodamy, z wyjątkiem tego całego bagażu ideologicznego. To jest jedyny nowum, który pojawi się w naszym systemie prawnym. I druga regulacja, o której chciałem wspomnieć, mianowicie projekt ustawy o uzgodnieniu płci. Projekt ustawy, który przede wszystkim operuje pojęciem tożsamości płciowej, właśnie wziętym prawie że wprost z zasad z Yogyakarty, mówiącym o tożsamości płciowej w kategoriach pewnych subiektywnie przeżywanej i odczuwanych przeżyciach dotyczących swojej własnej płciowości. I teraz ta ustawa przede wszystkim, co do definicji tożsamości płciowej, poza owymi silnymi przeżyciami i doświadczeniami w swojej płci, które, co jest istotne, mogą być zgodne lub niezgodne z płcią metrykalną. A zatem zwróćcie Państwo uwagę, że budujemy samo pojęcie tożsamości na założeniu możliwości istnienia nietożsamości. Znaczy, tutaj znowu się pojawia w człowieku sytuacja, w której no owszem, on może być tożsamy z samym sobą, ale wcale nie musi. I tę sytuację otwartą na brak tożsamości określamy mianem tożsamości. Tutaj dla filozofa jest bardzo oczywiste są konotacje, bardzo, bardzo literalne wręcz z całą ontologią hegelowską, gdzie Hegel mówi w przeciwieństwie do Arystotelesa, o ile dla Arystotelesa byt był tym, czym był, znaczy byt jest tym, czym jest i nie jest tym, czym nie jest, o tyle dla Hegla byt jest jednocześnie tym, czym jest i tym, czym nie jest. I to złożenie bytu i niebytu w konstytuujące byt, czyli to usprzecznienie bytu jest tutaj jak najbardziej obecne na gruncie tej ustawy. Ta ustawa zasadniczo wprowadza pewną procedurę, łatwą bardzo procedurę dokonania korekt w treści aktów stanu cywilnego. Chodzi o wpisy dotyczące płci, oznaczające płeć. Zarzuca się temu projektowi przede wszystkim, że ta procedura jest bardzo łatwa i a być może jeszcze łatwiejsza. Są pewne możliwości zrezygnowania z pewnych etapów procedury w przypadku, kiedy mamy kiedy zaświadczenia lekarzy nie budzą wątpliwości, chociaż sformułowania samych przepisów już one same budzą wątpliwości, ilu tych lekarzy powinno być i tak dalej. Na pewno nie przestrzega się standardów w innych tego typu regulacjach spotykanych, mianowicie mówiących o tym, że takie zaświadczenie nie może pochodzić od lekarza, który jest stałym lekarzem danej osoby, bo tutaj można byłoby wówczas mówić o pewnej, jak gdyby braku obiektywności. Chodzi jednak o stwierdzenie mniemań danej osoby o tym, że jest innej płci, niż by to wyglądało z jej zewnętrznych cech płciowych.
Jest kilka aspektów, które tutaj wprowadza, znaczy mogą budzić niepokój, ale takim dla prawnika bardzo istotną kwestią jest instytucjonalizacja mechanizmu obejścia artykułu 18 Konstytucji, mówiącego o związku małżeńskim jako związku kobiety i mężczyzny. Mianowicie, o ile w artykule 6 jest mowa o tym, że wystąpić o tę procedurę mogą tylko osoby nie pozostające w związku małżeńskim, o tyle nie ma mowy o tym, że osoby, które przejdą tego typu procedurę, nie będą mogły wstąpić w związek małżeński. Poniekąd rzeczywiście tego typu rozwiązanie byłoby bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia wolności jednostki i tak dalej. Te kontrowersje byłyby uzasadnione. A ile? A zatem będzie to ostatnia uwaga. Natomiast inny artykuł tego projektu przewiduje, że dla uruchomienia tej procedury, jak i dla zakończenia jej, czyli dla faktycznej zmiany wpisu w aktach stanu cywilnego, nie są potrzebne jakiekolwiek ingerencje chirurgiczne bądź hormonalne, co oznacza, że możemy zmienić swą tożsamość metrykalną bez jakiejkolwiek ingerencji w naszą tożsamość fizykalną. Ja nie twierdzę, że te ingerencje są pożądane i że one są czymś dobrym. Tym niemniej wydawałoby się, że jeżeli ktoś rzeczywiście tak bardzo nie może się pogodzić sam z sobą, to chce dokonać pewnych ingerencji. Natomiast jeżeli uwzględnimy ten fakt i fakt, że procedura jest stosunkowo łatwa, może dojść do sytuacji, w której przychodzi do Urzędu Stanu Cywilnego dwóch mężczyzn, ewidentnie mężczyzn, z których jeden dysponuje papierami, w których jest poświadczone urzędowo, że jest kobietą i zawierają związek małżeński. I to będzie instytucjonalizacja po prostu obejścia artykułu 18 i będziemy mieli do czynienia z sytuacjami absurdalnymi, wręcz można mówić o sytuacji kpienia sobie z konstytucji, bo to byłoby sytuacje rzeczywiście już humorystyczne. Dziękuję serdecznie.